Sobota bogata w te ekstraklasowe spotkania. Na początek, na przystawkę, widzieliśmy konfrontację w Mielcu. Stal mierzyła się z Widzewem Łódź, wygrana Beniaminka aż 3-0 i 3 punkty wracają do Łodzi. No naprawdę spotkanie z gatunku takich, gdzie słowem kluczowym jest skuteczność. Można powiedzieć prześmiewczo, że Stal grała, a Widzew strzelał. Oczywiście też tak nie było, bo Stal Mielec sama jest no, generalnie sobie winna za nieskuteczność i miałką grę w pierwszej połowie, trzeba to powiedzieć, chociaż na przykład statystyki ze spotkania mówią co innego. Mniej więcej 9-10 kornerów, czyli stałych fragmentów gry, z których przecież Stal była tak znana. Na początku tego sezonu, chociaż właściwie cały czas oglądamy start tych rozgrywek, mam wrażenie, że brakowało właśnie wykończenia, decyzyjności i pomysłu, bo tak naprawdę do momentu, kiedy piłkarze z Mielca podchodzili pod pole karne Widzewiaków, no to jakoś to wyglądało, natomiast później szwankowało wiele czynników. Widzew natomiast, mam wrażenie, że w ogóle przesłał pierwszą połowę i może dziękować jakiejś opatrzności, że bramki w pierwszych 45 minutach nie stracił, natomiast w drugą połowę wszedł jak szef. Mianowicie Jordi Sanchez otworzył wynik, kapitalne w ogóle zawody tego piłkarza, 5. trafienie w tym sezonie, 3. w Ekstraklasie. Piłkarz, który bardzo dużo pracuje, podobnie jak jego vis-a-vis Said Hamulic, który miał trochę mniej szczęścia i na pewno gorszych partnerów do dogrania, którzy mu tę piłkę w polu karnym dostarczali. Podobnie gra oczywiście też Patryk Makuch, napastnik Krakowi, który bardzo dużo pracuje. Efektów właściwie wiele nie ma, no bo Makuch z tych trzech piłkarzy najmniej strzelił w Ekstraklasie, natomiast jest to piłkarz niesamowicie ważny dla swojego trenera, dla drużyny, bo bierze udział w rozegraniu piłki, natomiast nie zawsze wpisuje się na listę strzelców. Gola numer 2 w drużynie Widzewa dał już Dominik Kun. Właściwie końcówka tego spotkania i bramka przedziwna, bo wyglądało to troszeczkę jak na slow motion, mianowicie zwolnione tempo i Kun, który się zdaje się 5 minut zbierał do tej piłki, na kilku metrach wyprzedził jednego z piłkarzy Mielca. Generalnie przebitka, piłka odbita, dużo szczęścia, i które było po stronie Widzewa, i bramka na 2-0. Potężny knockout dla rywali z Mielca. No i już puenta tego spotkania to jest bramka 3, która padła kilka minut po tej bramce na 2-0. Autorem gola Sypek, czyli zmiennik w tym meczu. No słuchajcie, naprawdę spotkanie nie było bardzo atrakcyjne, natomiast końcówka, mam wrażenie, nam to wszystko zrehabilitowała. Mecz z gatunków takich, gdzie rzeczywiście liczy się skuteczność i to, jak się zachowujemy pod bramką rywala. Przytomność, dobra reakcja i na pewno wynik, który zadowala podopiecznych Niedźwiedzia, no bo Beniaminek na fali wznoszącej po tym spotkaniu. Wcześniej oczywiście to była wygrana 2-0 z Krakowią u siebie, przed własnymi trybunami. Dzisiaj cenne 3 punkty z wyjazdowego starcia, natomiast Stal Mielec po dotkliwej porażce w Białymstoku, gdzie polegli z Jagiellonią 0-4, dzisiaj przegrywają z Widzewem, na pewno nie takiego obrotu spraw spodziewał się trener Majewski. Spotkanie w miarę ciekawe, z elektryzującą końcówką, spotkanie, które pokazuje, że trzeba przede wszystkim dobrze wykańczać, a niekoniecznie starać się kreować sytuacje, z których nomen omen wiele nie wynikało. Kanał 365 dni o piłce, dzięki, widzimy się w kolejnych materiałach. Dzisiaj oczywiście jeszcze wpadną 3 minimum filmy z Ekstraklasy, a także Barcelona Elche i mecz Roberta Lewandowskiego. Widzimy się w kolejnych materiałach. Pozdrawiam i do zobaczenia.